Grecja dołącza. Okej, Grecja dołączyła do wojny. Matko Boska, tu jest na całe. Wszędzie jedna wielka wojna. Chociaż Niemcy dostają po dubsku. To trzeba powiedzieć. Okej. Tutaj ładnie już Gdańsk odbity. Pięknie, pięknie. Mamy przewagę w wojnie. Jest okej. Jest o dziwo okej. Na Berlin. No tutaj jest Stettin, więc spokojnie. Natakować. Czemu oni nie atakują? Prusy. Atakować to do cholery, a nie stoicie się, patrzycie. Stoją i się patrzą. Alianci ci są drugą stroną. No właśnie. Wow, co tu się dzieje? Ty właśnie patrz, bo ci z drugiej strony zaraz zajmą całe Niemcy, nie będziesz miał co brać. Weź tam jeszcze Gdańsk dokończ, bo też stoją się patrzą. No czemu oni stoją i się patrzą? Do cholery nie zrozumiałem tego. Bo masz tak ustawioną tą... atak. Nie mam tak ataku ustawionego, mam tak, żeby przesuwali front, ale oni nie atakują, dziwne. Wszystko jest ok ustawione. Ok, ci zdobyli to. Mamy Gdańsk. Zdobyty. Czekajcie. Okej, dobra. Nie, ci mogą atakować dalej. Czerwona armia muszą tutaj atakować. To muszą to zdobyć, no. To są boty. Inne gra. O, fajne, domek. Wojny zostały połączone. Nasza wojna, odzyskanie polskich dań zostały połączone z wojną radziecką przeciwko Finlandii. Teraz nasze instytucje są w tej wojnie, są ZSR, a wrogowie to okej. 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 Czy my się bijemy jeszcze z Finami? Rusek na Finów ruszył. Jeszcze. Matko moja. Ja pitole. Pakt o nieagresji. Jugole chcą pakt o nieagresji. Ja na razie mogę przyjąć. Grecy chcą i Chińska Republika Ludowa też chcą. Okej. Okay. Atakować to do cholery. Przecież macie wygraną w kieszeni.
Rusek tutaj się bije z nami, to dobrze. Okej, wszystkie. Tutaj mamy 3. Do Czerwonej Armii. Dobra, Czerwona Armia, gdzie my tu mamy? Ej, zająłeś w końcu. No w końcu się przebiłem tam. Cholera jasna. Władysław Sikorskim będziemy próbowali na Berlin się dostać, wiecie? Zrobimy Blitzkriega może. Deszyfrację. A to by musiał tutaj. Kilometr. Ta by musiał tutaj pójść. To pójdę dopiero jak teraz będzie. Braki w zasobach ludzkich, serio? Już? Już? Na razie nie atakujcie. Na razie niech się okopią tam. Jeszcze tutaj wojsko dojeżdża. Boże, Japonia wzywa Turków? Serio? Ale masz front rozciągnięty. No front mam rozciągnięty. Niestety. Atakować! Hitler tutaj wojska sprowadza. O matko boska! My się tutaj będziemy przebijać. Czerwona Armia będzie się... Matko Boska, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Niemcy mają problem ogólnie, Szwaby. Teraz. No i co to ta czerwona plamka, która się pojawi na tym, na Finlandii? To ruskie. W sensie... Z tyłu weszli? Właściwie... Zjednoczone Królestwo. Właściwie Brytole. A my zrobimy tutaj front, jeszcze jeden. I linia ofensywna na Szczecin. Oj, Francja pierwsza nejdzie na Berlin. Nie, może nie. Atakować, atakować. Jak tu drugi front wygląda? Ustawienia. Czekaj, co? Nie mów, nie, no ja pitole, serio? Eee.
roboty. Teraz znajdź te, które... Jaki błąd ja popełniłem. Tutaj. Rozwiązałem tamto i gigam. Troszkę. No. Musimy atakować. No, teraz mam nadzieję, że to ruszy w końcu. No, ruszyło. Przesuwamy całą linię frontu, ładnie. Tylko temu kolor muszę zmienić, bo... Pięknie to ruszyło. Jak z kopyta to ruszyło wręcz. Brak zasobów ludzkich. No niestety. Nie można mieć wszystkiego. Jeszcze fabrykę. Artyleria, okej. Dobra. Okej. Wdzieramy się, pięknie się wdzieramy. Ojej, obaj mają czerwono. No bo natknęliśmy się na rzekę. Teraz będzie ciężko się przebić troszkę. Ale myślę, że damy radę. A Boże, Odra, sorry. Piechota morska, okej, mamy piechotę morską już. Bataliony wsparcia. Czołgi nie, artylerię. Trzeba ulepszyć artylerię, bo troszkę z artylerią stanęliśmy. No, jestem ciekaw, ile z Rzeszy dostanę. Ja powinien co nieco dostać z Rzeszy. Bo wbrew pozorom całkiem... Całkiem się wbijam tam w nich, szczerze powiedziawszy. I chcę do Berlina chcę dojść, widzicie? Staram się do Berlina dojść, jak najszybciej mogę. Staram się jak najszybciej do Berlina dojść. Chociaż tutaj troszkę nas to przystopowało.
A ci czemu tu tak stoją? Czemu ci tam tak stanęli, lol? Nie, nieraz nie rozumiem tej gry, jeżeli chodzi o to, że wojska stoją i się patrzą. Japońscy dyplomaci. Francja pracuje nad energią jądrową. Ja pitole, nad bronią jądrową. Już? Boże, a my mamy zasoby ludzkie słabe. Okej, okay, rozbudowa centralnego przemysłu, cyklometr. Szczegóły. Tak. Nowe haubice. Okej. Nie, właśnie tak myślę, czy te rozkazy nie na nowo nakreślić im rozkazów. Upadek Berlina, zdobyli alianci Berlin. Cholera jasna. Dobra. Na nowo rozkazy muszę im nakreślić, bo to nie zda egzaminu, widzę. Kancel, nie chcę armii rozwiązywać. Okej. Okay. Teraz tak. Linia frontu. Okej. Okay. Linia ofensywna. Jak co? Linia ofensywna. Czerwony. Linia frontu. Tutaj. I linia ofensywna. Tutaj. I lecicie. I lecicie. I lecicie jak najszybciej. Boże, to może bardzo ciekawie wyglądać. Ale ważne jest to, że do Szczecina doszliśmy. Pytanie, ile z tego zostanie w twoich rękach? A Francja zmieniła już stronę, czy jeszcze nie? Jak stronę Francja zmieniła, nie rozumiem. Nie przeszło na stronę aliantów? Nie rozumiem. Ale jak strony zmienia? Przecież Francja od początku była aliantem. Boże, nie Francja, Włochy, sorry. Włochy też nie były aliantem nigdy. Właśnie się pytam, czy przeszli, bo przecież Włochy zmieniły stronę podczas II wojny. Nie? Włochy nigdy nie zmieniły stronę. Matko Boska...
Szczecin. Widzę, że Niemiec jeszcze się nie poddał. To jest zastanawiające. No jak? W 1943 roku odsunięto od władzy Mussoliniego i zawarto zawieszenie broni z Alientami. Zawarcie bro... zawarcie... no dobra. Boże, co tu się dzieje do cholery? Dobra. Muszę na nowo rozkreślić plany. Tu macie atakować. To jest fioletowa. Atakować. Czerwonego przeniesiemy tu. To na gwałty raty tam tego trzeba przenieść. Dobra, teraz tak, mamy to. Dobra, to damy. I teraz tak, fabryka. Dobra. Dobra, jedziemy. No bo nie ma i tyle. No, 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 zdobywamy, ładnie zdobywamy to. A Czerwona Armia gdzie jest? Aha, jeszcze i przesuwa się. Bo ja tutaj chcę zdobyć, wiecie, te roponośne, na Bukareszt chcę pójść. Jak najszybciej mogę. Dlatego dobrze by było tam się przesunąć. O, wyposażenie piechoty współczesne, okej. Okay. Dobra, nasza. Spadochroniarzy tak średnio najeżdża, szczerze powiedziawszy. Bardziej... byśmy potrzebowali nie artyleria. Obrona mobilna. Tutaj jeszcze się tłuką, dobra. Troszkę to potrwa, zanim ta armia tam się przeniesie, ale dobrze by było to zdobyć. Lol, Francuzi Turków już tutaj pocisnęli. A jak to wygląda na świecie? Ogólnie najśmieszniejsze jest to, że w ogóle Ameryka się nie przyłączyła do wojny. Tylko daje gwarancję niepodległości. A państwo filipińskie jest marionetkowym państwem Stanów. A kto rządzi? Wendell Willkie jakiś. Nie, tylko na czas. Mam mody, jeżeli chodzi o to. Że mogę dłużej grać w grę, w sensie do 1999 roku. Mamy cyklometr. Instytut Fizyki Jądrowej.
Okej, tutaj mamy zdobyte. To następną armię tutaj transportujemy. Matko Boska, ogólnie to tutaj tak się to wszystko rusza i przemieszcza, że normalnie można oczopląsu dostać. Zobaczcie, jak to wygląda. Ludzi mi brakuje, zmień politykę. Na prorodzinną Juhi? Mam pełny pobór aktualnie. Mogę wziąć sobie tego. Brak selekcji albo wszyscy dorośli, a wtedy fabryki będą, mówię, gorzej stały. O, jest, dobra. Dochodzimy. Powoli. Sprzęt zmechanizowany, drugi.